Witam, z tej strony Kuba Autotester. Chcesz być na bieżąco z materiałami na moim kanale? Zasubskrybuj go. Dzisiaj zapraszam Was na unboxing bagażnika rowerowego firmy Thule Easy Fold XT3 na 3 rowery. Tutaj widzimy krótką specyfikację bagażnika, że bagażnik jest przeznaczony na 3 rowery, jeden rower nie może ważyć więcej niż 30 kg, a wszystkie 3 nie więcej niż 60 kg, oraz że ma wtyczkę standardu 13 pinów. Jest to już mój drugi bagażnik rowerowy z tej serii. Jestem z niego bardzo zadowolony, bardzo mi odpowiada jego mobilność, jak i wielkość po złożeniu. To jest największy jego atut, że jest w wielkości dużej walizki. O, pierwsze co mamy po otwarciu pudełka, instrukcje. Odkładam na bok i próbuję dobrać się do bagażnika. Bagażnik naprawdę zajmuje niewiele miejsca. Po dojechaniu do celu można go złożyć, włożyć do bagażnika samochodu. Nie razi nikogo w oczy. Naprawdę bardzo duży plus. Jak widzicie, tutaj wykładam. Przesunę trochę karton, żeby Wam pokazać bagażnik. Ma poręczną rączkę, za którą można właśnie go podnieść i nosić jak zwykłą walizkę. Bagażnik jest wyposażony we własne oświetlenie. Tutaj z tej strony ma 3 mocowania do rowerów. A najpierw kluczyk tutaj do zabezpieczenia. 3 mocowania do rowerów, które też są zabezpieczone. Tutaj po dokręceniu na odpowiednią siłę ramy roweru można zabezpieczyć to kluczykiem, żeby uchwyt był zabezpieczony przed kradzieżą. Z mojej strony wszystko. Nie zapomnijcie zostawić lajka oraz zasubskrybować kanał.